Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w obrębie Praszki, gmina Bętków, oznaczonej numerami działek 646/2 o powierzchni 45 m bodajże kwadratowych, 751/2 o powierzchni 107 m2 oraz nieruchomości położonej w obrębie Zagasz, gmina Bętków, oznaczonej numerem działki 73/2 o powierzchni 93 m2. Poprosimy pan wiceprzewodnicząca Darek Kowalczyk, tak? Przedstawił tej uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w związku z przebudową mostu w gminie Bętków, w miejscowości Praszki, musimy dokonać takiego drobnego wykupu działek, które znajdują się w pobliżu tego mostu. Są to działki osób prywatnych. Przeczytam teraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w obrębie Praszki, gmina Bętków, oznaczonej numerami działek 646/2 o powierzchni 45 m2 i 751/2 o powierzchni 107 m2 oraz nieruchomości położonej w obrębie Zachasz, gmina Bętków, oznaczonej numerem działki 73/2 o powierzchni 93 m2. Na podstawie, to jest, ominę podstawę prawną, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na nabycie na własność powiatu tomaszowskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Praszki, gmina Bętków, oznaczonego numerami działek, tymi co czytałem przed chwilą, już nie będę powtarzał, w miejscowości Bętków oraz Zachasz. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podanie na zostanie do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym. Dziękuję panie wicestarosto. Poproszę o przedstawienie stanowiska dotyczącego projektu uchwały przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Podobnie proszę o stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i podaję projekt uchwały do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 22 radnych. Wszyscy głosowali za, więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego. Poprosimy tutaj pana wicestarostę Dariusza Kowalczyka o przedstawienie tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek pani Czesławy Chorodeńskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Akacjowej. Pomieszczenie to było wykorzystywane na garaż. Jest to już kolejna, trzecia umowa. Będzie to trzecia umowa, jeżeli Rada Powiatu podejmie pozytywną uchwałę. Proszę. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, to jest uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego oznaczonym numerem działki 281/3. Jest to ulica Akacjowa, jak już wspomniałem. Na podstawie artykułu, pominę podstawę prawną, bo jest bardzo długa, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dzierżawie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o powierzchni 13,5 m2 położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego przy ulicy Akacjowej oznaczonej numerem działki 281/3 na okres 3 lat, na której znajduje się budynek gospodarczy użytkowany jako garaż. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.
Dziękuję bardzo. Poproszę o stanowisko przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę o stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu udziałowało 22 radnych. Wszyscy radni głosowali za projektem uchwały, za tą uchwałę została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję.